Remik, odnośnie Twojej wypowiedzi w czasie panelu organizacji społecznej, czy wchodzić w politykę, czy nie, chodzi o wiary budowanie wiarygodności, później organizacji, które w coś się angażują, czy właśnie wchodzić, czy nie wchodzić w politykę Twoim zdaniem? W tak zwaną dużą politykę to bym się mocno zastanowił. Dlatego, że no oczywiście jest wiele, wiele pułapek po drodze, a przede wszystkim też działamy w takich realiach, a nie innych, gdzie scena polityczna jest ukształtowana, jest dosyć mocno zablokowana, żeby w nią przede wszystkim wejść. No to trzeba tak naprawdę to nie jest proste im od tego. Nie jest proste i ze względów organizacyjnych, finansowych, dostępu do mediów, prawda, więc tutaj nawet na, 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 na szczerych chęciach mogłoby się po prostu tylko skończyć, a jednocześnie by została włożona w to spora energia, spory wysiłek społeczny, więc nie wiem, czy to jest jakby absolutnie rzecz priorytetowa, kluczowa w tym momencie. Natomiast no, podejrzewam, że, że wiele osób sobie zadawało to pytanie przed nami w, kolej... w poprzednich pokoleniach co zrobić, gdy rzeczywiście państwo nie służy obywatelom, gdy obywatele są jednak już na tyle silni, na tyle dobrze zorganizowani, że po prostu napotykają na taką właśnie barierę w postaci państwa i wtedy czy rzeczywiście się nie angażować, to tutaj już bym był skłonny na no, to spojrzeć troszeczkę inaczej, tylko że ona chyba takiej po prostu jeszcze, jeszcze, przynajmniej w tych ruchach, z którymi ja mam do czynienia, z którymi, z którymi my próbujemy działać, współpracować. Wydaje mi się, że ten moment nie nastąpił. Te pułapki można było świetnie prze prześledzić na przykładzie Solidarności, o której przed chwilą mieliśmy, mieliśmy wykład, gdzie to wejście w taką wielką politykę moim zdaniem nie skończyło się dla Związku dobrze, dla jego wiarygodności społecznej, dla jego wizerunku, dla, też, dla przede wszystkim dla jego priorytetów po prostu, gdyż ludzie, którzy powinni się zajmować działalnością na rzecz pracowników po prostu no, zajmowali się czymś zupełnie innym i uważam, że, że, że tutaj jest taki przykład, który, który wiele mówi i jest takim doświadczeniem na, na teraźniejszość i na... Przyszłość. Natomiast bez wątpienia, bez wątpienia należy na polityków i na wielką politykę naciskać, dlatego, że, tak jak mówiłem to, to w czasie wystąpienia, uważam, że po prostu tak naprawdę to. Oni są swego rodzaju usługodawcą wobec nas, obywateli, a nie odwrotnie. Skoro płacimy podatki, skoro na różne sposoby przyczyniamy się do rozwoju kraju, czy to jako pracownicy, czy, 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 czy w inny sposób, to mamy prawo też po prostu czegoś wymagać, żądać, domagać się. I tutaj absolutnie bym, bym nie zostawiał. Jest taka dość, dość chyba silna tendencja w organizacjach pozarządowych, która mówi po prostu, że tak naprawdę my sobie gospodarujemy na swoim poletku, nas prawda, polityka nie interesuje, bo my nie wiem, dokarmiamy kogoś, nie wiem, zajmujemy się kimś, pomagamy komuś itd. i tak dalej i polityka nie jest dla nas. Uważam, że to jest jednak dosyć fałszywe, choćby też z tego względu, że tak naprawdę wiele organizacji pozarządowych zajmuje się rozwiązywaniem problemów, które są generowane na górze przez decyzję po prostu polityków. Więc tutaj jakby, no, odpuszczanie sobie tego poletka byłoby absolutnie, absolutnie po prostu pozbawione sensu. A co sądzisz o weryfikacji liderów ewentualnych, które, którzy powstają w jakichś takich ruchach, nie wiem, ludzi zbuntowanych, którym się coś nie podoba? Czy uważasz, że powinno, te, te takie masy, które są na dole, powinny patrzeć jednak na ręce swojemu liderowi, którego wy wysyłają do góry po prostu. Oczywiście, że powinny. Tak, tak, tak naprawdę na tym polega przecież demokracja, że, że nie kontrolujemy tylko instytucji państwa, tych, które gdzieś są na górze, ale też swoich własnych przedstawicieli, których tam że tak powiem delegujemy, no bo oni są znów, znów pełnią tak naprawdę pewnego, pewnego rodzaju rolę usługodawczą wobec tego ruchu społecznego, który prawda, ich wyniósł do, na to stanowisko, czy, 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 czy do tych instytucji, gdzie, gdzie ta osoba została oddelegowana, czy powołana. No, tutaj w zasadzie to jest takie ABC, wydaje mi się, demokracji, że nie możemy, nie, czy nie powinno się czegoś takiego odpuszczać, dlatego że to grozi takim, mówiąc brutalnie, zdegenerowaniem takiego człowieka. Jest tyle pokus, prawda, czy finansowych, czy, czy związanych z różnego rodzaju koneksjami w tym, że tak powiem, wielkim świecie polityki, że, że po prostu nieraz ludzie o, wydawałoby się, mocnych kręgosłupach moralnych po prostu byli łamani tam i, i sprzeniewierzali się wartościom, które głosili, więc jak najbardziej. Te masy członkowskie, czy, 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 czy nawet jeśli to nie będą masy, jeśli to będą tylko stosunkowo nieliczne grupy, ale będące za zapleczem danego człowieka, powinny jak najbardziej mu na ręce patrzeć i, i, i po prostu też jedną, jedną z takich bolączek chyba demokracji parlamentarnej, ale też w ogóle wielu takich. Struktury jest brak na przykład możliwości odwołania przedstawicieli w trakcie kadencji, dajmy na to, czy jakiegoś tam okresu takiego, w którym, w którym, sprawa, w którym on pewne sprawy miał realizować. Okazuje się, że ktoś może... Były takie przypadki z polityki, że ktoś idzie pod pewnymi hasłami do wyborów, wygrywa, robi coś zupełnie innego, i tak naprawdę jest przez cztery lata do czasu rozwiązania Parlamentu jest tak naprawdę człowiekiem niedoruszenia, mimo że ewidentnie sprzeniewierzył się temu, co, co obiecywał wyborcom. No, gdy ostatnio była ta. Ta debata dotycząca podnoszenia wieku emerytalnego, no to internauci wynaleźli takie wypowiedzi przedstawicieli obecnej władzy sprzed kilku lat, że absolutnie nie planują podwyższania wieku emerytalnego. No, czyli, czyli, tak naprawdę, de facto obiecywali ludziom coś innego, zyskali poparcie społeczne. Sprzeniewierzyli się, natomiast nie można w zasadzie nic zrobić do końca kadencji. Można liczyć tylko na długą pamięć wyborców, która no jednak nie każdy taką długą, dobrą pamięć ma po prostu, żeby przez te parę lat pamiętać i, i głosować inaczej. Więc jak najbardziej no, tego mechanizm, te, te mechanizmy kontroli, mechanizmy odwoływania, patrzenia na ręce nie, nie tylko powinny być wykorzystywane, ale uważam, że powinno się po prostu zwiększać ich ilość i, i, i znaczenie tak naprawdę we wszelkiego rodzaju tego typu inicjatywach. Czyli uważasz, że powinno się przejąć narrację? Tak jak tutaj padło hasło, że powinno się tworzyć nie wiem, własne media, patrzeć na ręce, jakieś takie narzędzia, które będą mogły weryfikować te osoby, które nie wiem, wyszły z ludu i o tym ludzie zapomniały. No nie wiem, czy nazywamy to tworzeniem narracji. Natomiast no, trzeba patrzeć na ręce i nie można. To znaczy, tak powiem coś takiego. że Demokracja jest takim systemem bardzo fajnym pod każdym względem. Jednocześnie jest tak naprawdę też systemem dużo wymagającym, bo jeśli chce się mieć dobre społeczeństwo, w którym politycy słuchają się wyborców, w, których, w którym wola wyborców jest realizowana, to wymaga to od społeczeństwa aktywności tak naprawdę, która jest z kolei czasochłonna, prawda, czasami może być męcząca, zniechęcająca i tak dalej, bo nie wystarczy zrobić coś i mieć święty spokój, tylko trzeba właśnie ciągle na różne sposoby po prostu wywierać nacisk na tych, którzy nas reprezentują, czy, to, czy na ludzi, czy na instytucje, i tak dalej, więc, więc to jest jakby niezbędne, no. bo, bo jeśli nie będziemy tego robili, no to po prostu będziemy żyli w społeczeństwie coraz gorszym, w którym po prostu nasz głos, nasza opinia tak naprawdę się liczą coraz mniej i tutaj później troszeczkę, troszeczkę można powiedzieć, że możemy mieć pretensje do samych siebie tak naprawdę, bo jeśli sobie odpuszczamy pewne dziedziny, pewne obszary, nie wkładamy w taktywności, żeby kontrolować, żeby patrzeć, żeby się domagać, no to tak naprawdę one się w naturalny sposób degenerują i wydostają się spod naszej kontroli po prostu. Dziękuję za rozmowę.